uratowałam moje włosy, bo się okazało troszkę inaczej niż było w ogłoszeniu, że tutaj wchodzą w grę ostre cięcia, więc uciekam. Już nieraz brałam udział w pokazach fryzjerskich, ale zwykle mi się trafiało w miarę wszystko zbliżone do mojego koloru i nie była to tak wielka metamorfoza. Tutaj też tego się spodziewałam, ale nie, jeżeli mam stracić moje włosy ukochane, to nie podziękuję. Dzięki temu mam przepiękny spacer po Żoliborzu, bo tutaj tych okolic, przyznam, nie znam za dobrze, także plan na dziś, bo w ogóle dzisiaj mam imieniny, to znaleźć sobie przepiękną notę, którego już poszukuję od miesiąca, takiego na wiosnę, bo mam notę z reniferem i jakoś mi nie idzie totalnie planowanie przez to tej wiosny, więc nowy notes i zasiądę sobie na randeczkę w jakiejś kawiarni. Minęłam kilka pięknych kawiarni, bo nie mam jeszcze notesu. Oj, chyba nadjeżdża mój tramwaj, więc lecę do centrum. Wysiadłam już przed piecu i przypomniałam sobie, jaki piękny widok tutaj jest z miasteczka. Jeszcze wyskoczę na jakąś bardziej fancy kawkę imieninową. No miło. Wydaje mi się, że rano było trochę cieplej, ale wybrałam się na spacer. Mam takie 2-3 godzinki na luzie, żeby sobie pospacerować, także wybiorę się na jakąś kawkę. Mam już notes, kupiłam piękne w kwiatki. Złapałam też taki zestaw ołóweczków małych, bo nie znalazłam jakiegoś super ekstra długopisu, chyba że w TK Maxie jeszcze się zatrzymam może. I lecę sobie zrobić przystanek na jakąś kawkę pyszną i wyszedł mi taki fajny solo trip jednodniowy do Warszawy, więc zapraszam na spacer. I taki imieninowy wpad. Miałam wpaść po długopis, a znalazłam taki piękny notes, że będę miała dwa z dzisiejszego wyjazdu. Są afirmacje po angielsku w środku i z przepięknie. Trzy dyszki w TK Maxie. Kupiłam notes, szukam fajnej kawiarni z pięknym widokiem, ale to chyba nie tutaj. No nie mogę dotrzeć do tej kawiarni, ciągle coś się zatrzymuje. No dobra, zawracam w stronę dworca i znajdę sobie jakieś mniej rozkopane miejsce. I jak widać, jestem w samym centrum. No i ostatecznie cudnie trafiłam. Taka miejscówka. Korzystam, że w poniedziałek wszyscy pracą. No dobra, to spontanicznie kupiłam sobie przez telefon bilet i teraz tak, Łódź Fabryczna, 15.31, dobra, jeszcze chwilę mam, ale peron trzeci, dobra. No i pięknie, lecę. I pięknie się zużyło, o, miałam swojego tylko kupić, ale już wolę nie ryzykować, bo mi zostało z 5-6 minutek. Trafiłam jeszcze miejscówkę, tak na ostatnią chwilę spontanicznie, ale widzę ludzi mnóstwo. No, Fabryczny będzie tam mnie czekał rabcią i sobie robimy imieninową randkę, więc dzisiaj mam po prostu przefantastyczny dzień. Jestem już w Łodzi na przepięknym dworcu Fabrycznym, który zawsze jest totalnie pusty, co mnie niezmiennie dziwi. Jest piękny. I chyba zaraz spotkam. Czy nie to wejście? Kurde. Rafała miałam spotkać, ale nie tutaj. No dobra, spróbujmy w tę stronę. Odecę jeden. Kurde. Yes! Zrobię taką scenę w zwolnionym tempie, jak z filmu. Najlepszego! Proszę, panek. Boże, jaki piękny! Cześć! Dzięki! Dostałam przepięknego kwiatka i mamy czekoladowe babeczki i fantastyczne plany na wieczór. Zaraz idziemy na biunę w końcu. O nie. Ja się cały dzień sama siebie rozpieszczałam, teraz Rafa mnie będzie rozpieszczał. To jest jakaś klątwa. Ostatnio też zjedliśmy pizzę i mieliśmy iść do kina. Ale zabrakło mocy. Historia się powtórzyła. A może po prostu nie jedzmy wielkie pizzy zawsze przed tym, jak mamy pójść do kina? Ja bym jeszcze sprawdziła, może do 3 razy sztuka, w razie czego idźmy na pizzę też przed tym. Rafał dzisiaj wstał o 4 i był w pracy. I nie motywuje mnie do tego, żeby cokolwiek robić. To może być fajny, będzie go obejrzał, ale nie. I chcemy iść na niego tacy, że docenimy. A nie, że zobaczymy, o, jaki wygodny fotel. Dziomeczka. Chodźmy do domku.
A w ogóle to już jesteśmy w kinie, bo ta pizzeria jest w kinie. Już jesteśmy coraz bliżej. Angielskie wyjście robimy szybko. Coraz bliżej jesteśmy, następnym razem dotrzemy na miejsce. Dzień dobry, we wtorek, melduję się na mieście i lecę właśnie do moich rodziców i do babci świętować dalej imieninki. Moja mama zrobiła takie pyszne ciasto, jeszcze go nie jadłam teraz, ale zrobiła jako torcik mojemu tacie na urodzinę i takie było pyszne, takie czekoladowe intensywnie, że sobie zamarzyłam. No i mam na imieniny, także lecę do nich na kawkę i wyskoczymy jeszcze z mamą na jakieś zakupy. Będę jakimiś malinami czy czymś, ale kurczę, nie miałam nic takiego. Liczy się to, co jest w środku. Om nom nom. Om nom 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 nom. Będzie się już trochę później, pochłonęło mnie szaleństwo z chłopakami, bo odebrałyśmy moich bratanków z przedszkola, wyskoczyłyśmy na chwilę na zakupy, a teraz już się melduję w pojedynkę w Dilsie, czekam na Rafał w Dilsie, patrzę na Dilsa i już się melduję, jeszcze tam nie weszłam, ale tam się właśnie wybieram, mam jeszcze chwilkę, czekam na Rafała, także no cóż, wpadnę, pobuszuję. Muszę przyznać, no nie muszę, ale chcę, że dzisiaj wykonywanie takich najprostszych czynności sprawia mi ogromną trudność. I generalnie wczoraj miałam taki duży atak. No, cały czas stany lękowe wracają, no i bywają też takie słabsze dni, że dzisiaj nie mogę się potem cały dzień pozbierać. I mam przecudownych bliskich i ja też muszę być dla siebie bardziej wyrozumiała, bo no, dzisiaj się złościłam, że nie mogę ogarnąć prostych rzeczy, a dużo mam do zrobienia też bardziej skomplikowanych, no ale organizm się buntuje dosłownie. Dzisiaj przeleżałam cały wieczór Rafciu, mimo że był po pracy, to się mną też zajmował i na to też się wkurzałam i myślałam, że wieczorem dobra, zbiorę wszystkie moce i spróbuję coś ogarnąć, to dosłownie nie mam siły pranie wieszać i to jest takie wkurzające, ale też muszę się nauczyć, że to jest proces, że bywają też takie dni. No i wiem, że będzie pięknie, bo już jest coraz piękniej. No a takie chwile też wracają co jakiś czas. Także się tu otulam. Jak coś mi się uda ogarnąć, to ogarnę, a jak nie, to trudno, idę spać. Dzień dobry, w środę. Rafał jest już w pracy, a ja lecę właśnie do moich rodziców, do babci. Zabieramy samochód i mamy dzisiaj znów fajne plany z mamą. Miałyśmy w planach zumbę, ale mamy towarzystwo, będzie Zumba Kids. Jeszcze lepiej. Dzień dobry, w czwartek o 15:00. Dzisiaj się już sporo działo, ale dopiero teraz odebrałam aparat z mojego rodzinnego domu, bo go tam właśnie zostawiałam w salonie wczoraj, jak tańczyliśmy zumbę. Także dzisiaj co ja robiłam? Byłam na spacerze, byłam na mieście, później spędzałam trochę czasu też w ogrodzie, jak już ogarnęłam takie bieżące sprawy. Jest przepiękne słońce, także ciągnie mnie co chwilę na podwórko, żeby chociaż coś tam wyjść na to słońce. Przepiękne. Z jedną kawą już byłam na zewnątrz, drugą sobie właśnie zaparzyłam teraz, żeby podziałać stacjonarnie przy komputerze, bo dzisiaj właśnie taki już będę miała domowy dzień, chcę ogarniać bieżące porządki w domu, zacząć myśleć o wiosennych porządkach, bo w tym roku muszę to zrobić konkretnie i właśnie planować sobie dwa najbliższe miesiące, a że mam przecudowny nowy planer, to aż chcę się działać, bo przyznam, że jak miałam tego renifera, to coś mi nie grało, no jak tutaj planować wiosnę, tutaj tu można planować vlogmasy, prawda? Potrzebowałam tak naprawdę może bardziej pretekstu niż nowego notesu, ale pretekstu, żeby sobie kupić nowy notes. No i co mam powiedzieć, on ma takie cudowne tutaj afirmacje. Jeszcze wczoraj jak chłopaki sobie robili swoje prace plastyczne, to ja też od mamy dostałam takie piękne naklejki, że sobie je tutaj wklejałam i ustawiałam sobie notes. Także tak, będę planować najbliższy czas i pracować przy komputerze. Popłacę jakieś tam bieżące rachunki, takie różne fajne rzeczy. No i mam nadzieję, że też chociaż jeden odcinek vloga dzisiaj zmontuję, bo właśnie mi brakowało takiego czasu, żeby przysiąść do komputera i działać. Także kawka i jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry. Rafał jest już w pracy, ale tak pięknie zadbał, żebym właściwie zaczęła Dzień Kobiet.
więc dzisiaj na śniadanie zjem sushi. W Dzień Kobiet chciałam sobie wyskoczyć do jakiegoś drugiego miejsca, więc właśnie lecę do dentysty. Ale no później mam bardzo fajne plany. No zresztą z dentysty też się cieszę, bo już mi zaczął ząb jeden przeszkadzać, także doczekałam się terminu. Melduję się po wizycie i tutaj przypominajka dla Was. Jak macie coś do zrobienia u dentysty, to proszę się umówić, jeżeli macie teraz możliwość, bo ja zwlekałam, no ze względów finansowych nie ukrywam. I teraz jeszcze więcej zapłacę, więc niekoniecznie warto, bo teraz miałam czyszczenie kanałów po raz drugi już, bo powinna mieć kanałowe, ale cały czas coś tam mi się paprze, babrze, bo już za długo zwlekam, więc jak macie opcję, proszę się umówić do dentysty i zameldować w komentarzu, że to zrobiliście, no bo ja już też zwlekać nie mogę. Następna wizyta za 3 tygodnie i tak to już mam wszystko zrobione, tylko ten jeden ząb mi się ciągnie i ciągnie i ciągnie i o. Dzień dobry. Meldujemy się w Dzień Kobiet i dzisiaj mamy fantastyczne plany i fantastyczne towarzystwo. Zabieramy 2 małpki do zoo. Jesteśmy na miejscu i właśnie sprawdzamy na mapie, gdzie mamy się udać i zaczęliśmy zwiedzanie. Od przywitania się z zebrami przy wejściu. Liczymy. 4, 5. Cześć! Strusie. Strusie? Pod wodą? Nie. Ale na mapie. Zobacz, tutaj płynie. Widzisz? Ale super płynie. To jest foka? Chyba foka. Dzień dobry. No to tutaj na mapie nie widzę. Może jest pod wodą i nie widać na mapie? Ojejku! Gdzie ona teraz płynie? Zobacz, zrobiły się fale, zanurkowała. Gdzie zanurkowała? Ciekawe, gdzie się wynurzy. Wygląda trochę jak dinozaur. Jak dinozaur! Bijemy brawo? Brawo! Rybnego buziaka. Wielbłądy, racja. Dotarliśmy do białych tygrysów. Tutaj wygląda po prostu jak posąg. Przepiękny. Co tam? Tygrys przyszedł się napić wody. Tak, jest ciepło. On przed chwilą biegał, się gonił z bratem. Wam też się chciało pić przed chwilą, prawda? Też się goniliście? Tygrysiątka. Ale blisko jest. Piękne. Ale towarzystwo dzisiaj mamy piękne. Mieliśmy okazję zobaczyć karmienie Dawida i aż zgłodniliśmy, więc teraz czas na przystanek. Idziemy do strefy gier, sali edukacyjnej i na pole piknikowe zjeść sobie przekąski, żeby nabrać mocy na dalszy spacer. Wy też byście chcieli mieć taki plac zabaw, co? Dzień dobry. A tu syrenki. Odważna ciocia. Ojej. Ale milutki jesteś. Cześć. Zobaczcie, jaki ma chrapy. Zabieram tu cioci, nie znam. Chyba moja gumka do włosu mi się spodobała. Daj jakie zwierzątko i ruszamy się. Ale idę jak żółwol. Zmęczeni już jesteśmy troszeczkę. Zmęczony. Sprawdzamy na mapie, gdzie już byliśmy, ale Remek zauważył, że na parkingu nie ma naszego samochodu już. Już odjechał. O, ja kocham surykatki. To są moje koleżanki. Ojej, plażę całą. Też mają plac zabaw. No dzisiaj mam okazję z bardzo bliska podziwiać ludzi. Zobaczcie, jak sprawdzają. Czy to dla nich jakieś jedzonko będzie? Ale są blisko. Czy to jest wasz trzeci braciszek? Widzę podobieństwo. Remek, ty się przed chwilą tak po mnie wspinałeś. A tutaj przy okazji Dnia Kobiet tak piękne przyjęcie. A teraz trafiliśmy na porę karmienia kobiet. I mamy tutaj szampan, również bezalkoholowe, owocki, przepiękną muzykę w tle, bo jesteśmy zwierzątkami. Ale kolorowo i pięknie tutaj. Ale cudnie. Skaczmy do góry, jak kangury. Szybko!
Jakie zwierzątka były najfajniejsze? Tygrysy białe. Tygrysy białe. A mi bardzo się podobały wielbłądy, bo były takie przyjazne, przychodziły blisko. Znaleźliśmy takie zwierzątko, nie wiemy co to jest. Co to jest za zwierzątko? To jest chyba kapibara. Kapibara. Chodź kapibaro, weźmiemy cię do domku. Pozostając w temacie zwierzątek, właśnie robię sobie wieczorną maseczkę, już mam domowy wieczór i zaraz zostanę królem lemurem. O, moja mama właśnie mi wysłała zdjęcie, że jest pandziulą i robimy sobie maseczki zwierzątka. Dzień dobry, rano wpadł mój brat z chłopakami i już mam taki piękny bukiet przy okazji Dnia Kobiet. Dzień rozpoczęliśmy u mojej babci, teraz szybka kawka i szykujemy się do wyjścia, bo mamy super plany i przy okazji malowanie się pokaże, co ja dostałam jeszcze na Dzień Kobiet od Rafała, poza kwiatami, sushi, co mi tu jeszcze, Raffaello, różne tutaj cuda, no to jeszcze kosmetyki, proszę Państwa, i wyczaił, że potrzebuje korektora, bo już tam mówiłam, że miałam kupić i kupił korektor, idealny odcień i jeszcze lakier do paznokci taki piękny dostałam, także sobie wieczorem pomaluję paznokcie, przepiękny, bardzo fajny, soczysty, coś w kolorze mojego cudownego dzianka, jak to się nazywa? Poncho. Tak, ale kapturę już nie zakładam, bo mam wysoką kitkę, maluję się i lecimy do Łodzi. Jedziemy na randkę, chociaż boję się, że to jest jakieś takie hasło, które nam zmienia plany. Hasło na dziś jest takie, do 3 razy sztuka i dzisiaj w końcu wybierzemy się na Dune. Mm-hmm. Taki jest plan oczywiście. Próbowaliśmy dwukrotnie, za każdym razem poszliśmy przed filmem na pizzę i później już nie mieliśmy. Ale dzisiaj też jest plan, żeby pójść na pizzę, więc różnie to może być. Natomiast dzisiaj jest może troszeczkę więcej siły, bo jest w końcu wolny dzień. Sobota, słoneczko, randeczka. I ładna pogoda. Przepiękny dzień dzisiaj w Łodzi. Idziemy zaraz na spacer na Piotrkowską. I jakie piękne niebo za stajnią jednorożców. A na drogę zabieramy się. Płynne szczęście. Chciałam powiedzieć, że był taki magiczny eliksir w harem i tak wygląda. Okazuje się, że my dalej świętujemy Dzień Kobiet, bo ja już dostałam piękną bransoletkę z cukierków, a teraz pierścionek. To jest lizak. Dostaniesz moją cały drugą pierścień. Połówką pizzy. Zawsze. To jest, proszę Państwa, prawdziwa biżuteria. Truskawkowa. Miałam dzisiaj założony syreni ogon, ale w Loka upolowałam sobie taki piękny zestaw. To są koraliki z tym pięknym słońcem i jeszcze taką bransoletkę, która teraz identycznie jak komplet wygląda od tej cukierkowej, żeby mi się nie pomyliła przypadkiem, żebym tej nie próbowała zjeść. A teraz czas na pizzę. Na jedzenie lecimy na Dune. Tak jest. Moja mama miała nas czworo. Siema. Dzień dobry w niedzielę. Dzisiaj mamy Dzień Mężczyzny i zaczynamy niedzielę wspólną kawką i sushi. I zapowiada się przecudna domowa niedziela. Rafał robi jakieś różne dziwne rzeczy na podwórku. Ja nam zrobiłam kawkę drugą dzisiaj. Słoneczka tylko brakuje, ale już jest ciepło, więc wychodzimy na zewnątrz, kiedy tylko jest okazja.